jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwujewski. Wielka konfrontacja po naszym face to face. Marcin, co czułeś w oczach przeciwnika? Był obsrany czy nie? Człowieku, normalnie kurwa, już czułem jego kupę w majtkach. Marcin, zanim pogadamy o Votorze, o tym wszystkim, ja bym chciał też, żebyśmy wyjaśnili kilka spraw tutaj, bo ciągle do mnie piszą ludzie a propos naszej walki. Ja właśnie chciałem, żebyś zaproponował mi rewanż z tym Conorem w końcu. Właśnie jak ta walka z Conorem w końcu? Nie, no właśnie zajebiście. Trochę tam wtedy byłem nieprzygotowany, dlatego przegrałem tą decyzją, tak? Ale myślę, że w rewanżu jest mój. Teraz są. Podejrzewam, że waży podobnie tyle co ja teraz, więc możemy się zmierzyć. Ja jestem otwarty. Klatka rzymska z Conorem? Klatka rzymska. I co? No pierwsza limit. Runda box, druga MMA, tak. Trzecia K1. Spoko. To już tak oficjalnie. Słuchajcie, my z Marcinem mamy wszystko wyjaśnione. Czeka nas, mówię, podobno. Tylko. Podobno, także nie martwcie się. Wszystko jest w porządku. Marcin, co w ogóle u Ciebie słychać? Dawno się nie widzieliśmy, dawno nie rozmawialiśmy. Jak tam? Widzieliśmy się gdzieś przelotnie. Na Votorze chwilkę. Na Votorze albo na jakimś filmie, albo na jakiejś konferencji, nie pamiętam. U mnie wszystko okej. Okay. Spoko. Bezrobocie nie trwało zbyt długo. Jakby... Właśnie a propos tego bezrobocia. Pośredniaku, mówię, nic dla mnie nie znaleźli. Dla ludzi z moimi... Wykształceniem miała pracy w tym kraju. I umiejętnościami, ale... Ale coś tam się znalazło. Marcin, już miałeś wywiad o tym po fejmie, wszystko z Jakubem Kuligiem rozmawiałeś, nie chcę tego drążyć. Nie narzekałeś na propozycję walk? Nie narzekałem naprawdę. Freakowe też się odzywały? To znaczy, mógłbym narzekać, bo zawsze mógłbym być pazerny i chcieć więcej, tak? Ale jakby, bo od przybytku głowa nie boli, ale była satysfakcjonująca ilość. A druga część pytania? Czy były freakowe propozycje? Były. Marcin, ty nie zamykasz się dalej na te freakowe organizacje po tym fejmie? Czy jak to wygląda? Oczywiście, że nie. Myślę, że w ogóle całe show, które było ze mną tak w roli głównej, można powiedzieć, i moim przeciwnikiem, było duże zainteresowanie, bardzo fajne, zajebiste dymy, jakichś tam powodów, rozmowy były wcześniej w ogóle z fejmem, żeby kontynuować. Z jakichś tam powodów, rzeczy, które się wydarzyły, może po gali, powiedziano mi, że między innymi z tego powodu nie będziemy kontynuować na razie. Ten wjazd z kibica, tak? Nie wiem, o co chodzi, bo w ogóle tam nie było żadnego wjazdu, żadnego kibica. Od tego zacznijmy. Ale ostatnimi czasy wydarzyły się również w innych zawodników, tak? Takie same sytuacje. Jeden wypłacił jakiemuś dziecku liścia, tak, 15-letniemu. Drugi Polak. Gościu... Nie wiem kto. Ja tutaj nie rzucam ksywkami. Drugi, że jakiegoś reportera podduszał. Czy oni są zwolnieni? Reportera podduszał? To nie słyszałem. Tak, reportera podelka jakiegoś. Nie mówię kto. Okay. Nie mówię gdzie. No tak, teraz nic nie można mówić, ale, wiem. No mówię, no szkoda, że ja zostałem potraktowany tak stronniczo, ale nauczyłem się już, że życie nie jest fair. Ale mi się... Ale generalnie mówię, no liczę, że jeszcze coś zawalczymy. Tak? Wierzę w to. Ja też to wierzę, Marcin. I to jest... I nadzieja to jest bardzo ważne w życiu. Nadzieja matką głupich, mówią. Mówią ci, którzy nie mają nadziei. Tak. Ja też liczę dalej na jakieś wspólne konferencje. Ja też. Na konferencje. Face to face. Face to face, tak. Właśnie, bo niektórzy ludzie twierdzą, że ja Huberta, to że przeze mnie Hubert stracił rolę na face to face, przepraszam. Zasłużyłeś. Ale to nie przeze mnie, tak? Chyba po prostu Wardęga był lepszy. Wardęga nie prowadzi face to face. No to Cage'e. Ja Cage'e nie prowadziłem nigdy. Także Marcin, to... Nie poprowadzisz. Nie poprowadzę pewnie. Ale tak a propos tego wszystkiego, myślisz, że cała ta otoczka, to co działo się przed, miało też wpływ na twoją dyspozycję? Nie, absolutnie. Myślę, że w ogóle cała ta przygoda z fejmem była według mnie zajebistą przygodą. Super zadbali o mnie. Mówię, no z przeciwnikiem nie żałowaliśmy sobie epitetów, tak? Było jak było, tak? No, co mam powiedzieć? Jak ktoś ci pluje w twarz, no to nie mówisz, że deszcz pada, tak? Marcin, odpowiadasz. Ale byłeś zadowolony z przyrostu tych liczb, z tego wszystkiego, czy spodziewałeś się trochę czegoś innego? Ja na to nie patrzę. A co mówiłeś? Jedna rzecz mnie bardzo cieszy. No.
to, że stałem się dość popularny wśród młodzieży, tak? Wcześniej znali mnie raczej ludzie w moim wieku, teraz znają mnie młodsze osoby. Ostatnio miałem bardzo fajne wydarzenie. Byliśmy na obozie i była grupka dzieciaków z domu dziecka i po prostu jak mnie zobaczyli, to aż tak mi się przytulało mi się do nóg i po prostu zakręciłem się łezka wokół i tak sobie powiedziałem, kurczę, warto było chociażby dla takiej chwili. Warto, na pewno. Niewiele osób może coś takiego przeżyć, jest to na maksa wzruszające i zajebiste uczucie. Tym bardziej, że ty chyba w takich akcjach charytatywnych chętnie bierzesz udział, co z tego, co tam cię śledzę? Tak, zdecydowanie, oczywiście. Lubię się pomagać, lubię się dzielić po prostu z ludźmi, którzy mają mniej, tak? Marcin! I z zwierzętami, bo tak naprawdę bardzo mi zależy na losie zwierząt również. Całego świata nie zbawimy, ale no chociaż coś zawsze można zrobić. Ale generalnie tak. Marcin, jeżeli byś dostał jeszcze propozycję od takich organizacji, chciałbyś tam się zmierzyć z sportowcem, czy właśnie z freakiem? Obojętnie mi to tak naprawdę. By tam wszystkich wyzwać do walki. Z freakiem, tak? Chciałbym z freakiem, no bo tak jak powiedziałem, im łatwiejsza walka, tym łatwiejsza wypłata, tak? Tylko pewnie wtedy mniejsza. Czemu mniejsza? No bo jak jakiś przeciwnik słabszy, no to nie wiem. No. Ale zasięgowy, tak? Zasięgi się liczą. W sumie, no tutaj no, akurat ci przydam rację. No oczywiście. Z Adrianem Polakiem chciałeś. Bardzo chętnie, tak jak mówię. On stracił pas. Za to, że to on tego... Wiewiór teraz ma pas i będzie... To on tego chłopca uderzył, tak? Powiedziałeś. Nie, ja nic nie mówiłem. Miałeś, więc jeżeli... To tak, bo ja nie lubię, jak ci ktoś nad dziećmi... filmik jest nawet na net. Nie lubię, jak ci ktoś nad dzieci znęca. Tak, ale wiesz, o co chodzi? Wiesz, jak to jest być rozpoznawalnym, stary, i wiesz, że czasami ludzie przesadzają. Nie wiem. No właśnie. Oczywiście, że wiem. No, to jest, zgrywam się. Wiesz co, Hubert, z czym się je. No, Hubert, od kiedy wszedłeś do tego świata freaków, w poczucie humoru cię popsuło. Stary, ale z tobą nigdy nic nie wiadomo. Ty jesteś, wiesz, ty mnie chciałeś na face to face lać, stary. Ja nie chciałem, no absolutnie. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak ja siedzę przy stole, siedział już Cassius z Boxdelem, a ty do mnie tak, patrzysz się i... Ale to nie znaczy, że też będziemy. Nie mów tak. Powiedziałeś jeszcze na wizji, że zaraz jeszcze mnie zlejesz ten, czy jakoś tak. Wrzućcie shota tutaj tego, jeżeli to... Znajdę. I nawet chyba wrzucę... A nie, bo mi ten upierdzielą monetyzację, to nie, ale znajdę. Wrzucimy do nas na Instagrama. Dobrze, tak. Dobrze. Marcin, jesteśmy na Wotorę. Wotorę 5, twoja walka z Vaso. Ja wiedziałem, że ogłosili ciebie, że będzie to Vaso. Wydaje mi się, że przeciwnik dobry... Tak, no, to przepraszam, skończ myśl. Przeciwnik dobry, zasięgowy i wydaje mi się, że no idealny na powrót. No dawaj, co chciałeś śmiesznego powiedzieć? To, że wszyscy wiedzieli, bo Vaso tydzień albo dwa tygodnie przed wrzucił filmik na swojego YouTube'a, w którym powiedział to. A nie oglądałem tego filmiku. Było to po... nie wiem, w Czarnogórze mówi się po czarnogórsku, tak? Czy, no i w innym języku, powiedzmy tak, to jest bezpieczniejsze. W polskich języków mówił to, że będzie zawalczył ze mną. Tak? Mhm. No to sam was zdradził. Idealny, co? Przeciwnik mi się wydaje. Zasięgowy, pyska, aczkolwiek spokojnie było na konferencji. Wiesz co, ja generalnie Vaso bardzo lubię i mieliśmy okazję się poznać wcześniej. Sympatyczny gość, w walce jest nieprzewidywalny, jest bardzo niebezpieczny, ma mocne ciosy. Ma ponad 60 walk, więc nie może być słaby w parterze i w zapasach, tak, prawda? Nie są tutaj mocne strony, ale no, jest dobry w tym, tak? Więc tutaj jakby jestem zadowolony z tego przeciwnika. Ja już od KSW spodziewałem się, że kiedyś do naszej walki dojdzie. No i dojdzie, za tydzień. Dojdzie na te gołe łapy. Nie boisz się tego właśnie? Nie będzie szedł przed walką, tak? Więc... Nie, ten wywiad pójdzie przed walką, tylko dziś mamy czwartek, on pewnie pójdzie jakoś wtorek, środa. Okay. No to w ten piątek, tak się przekonamy. Tak. Nie boisz się tych rąk? Ty chyba miałeś jakieś kontuzje dłoni. Tak, 10 razy. Ja boję się cokolwiek powiedzieć, stary, bo... Nie, zawsze... Nie, to... Conor McGregor. Conor miał nogę złamaną. Znowu nas pomyliłeś, kurczę. No ale jesteś w ogóle dość podobni, podobno. Podobno. Wysłał mi gościu ostatnio. Z Conorem? Okay. Zaraz ci pokażę. Nie, przynajmniej na kilku ujęciach. Czekaj, no. Kto mi to wysłał? No to widzisz. Słuchajcie, ja tak powiem, to chodziło o to... Marcin brał udział w Ultimate Fighterze i był w teamie Conora. Ale bił się z Conorem na Celtic Gladiator Kornik. Ty, tutaj tak, tutaj tak. Pokaż. Tylko żeby ostrość złapało. Trochę dalej. O, podobny. Okej, jak mam dłuższą brodę, to może trochę. No. Także widzisz. Ja jestem ładniejszy. Nie mi oceniać. On jest bogatszy. Nie mi oceniać. No, no, no to na pewno. Razem byście mieli wszystko. Marcin, nie boisz się o te łapy? Nie boję się. Wiesz co? Kontuzje zdarzą się zawsze. Można kogoś po prostu niefortunnie trafić, tak, i złamać rękę i nie ma się czego bać. Wolę złamać rękę niż przynajmniej złamać nogę. No
na pewno. Ostatnie pytanie, bo już nie chcę przedłużać. Marcin Najman. Podobno tam miałeś propozycję. Marcin, też coś się wypowiadał na ten temat. Jaka jest twoja kontra do jego odpowiedzi? No, moja kontra jest taka, że ten człowiek powiedział, że odmówiłem z nim walki. Nie odmówiłem walki, dwie organizacje się zgłosiły, na obie się zgodziłem, mam screena potwierdzającego te rozmowy i nie zawaham się go użyć. Okay. Oczywiście nikt nie jest chyba zaskoczony, że Marcin Najman jest konfabulantem, tak? Kłamcą, konfabulantem i bajkopisarzem, więc po prostu napisał kolejny rozdział swojej książki. Ale wasza walka by się sprzedała, ona by była dobra. Nie mi to oceniać. Ja chętnie... po prostu dojebałbym mu, tak? Mieliśmy kiedyś, jak nasz konflikt był zaogniony, no, na jednej z gal, kiedy byłem w narożniku Ewelony, podszedłem do niego skonfrontować się z nim, to stał i nawet nie spojrzał w moją stronę i trener jego poprosił, żebym przed walką nie doszło przed walką do rękoczynów, tak? Z całym szacunkiem dla jego trenera ówczesnego zrespektowałem tą prośbę. I żałuję, bo potem znowu mówi, ja powiedziałem to, że czemu nie byłeś taki mądry, kiedy do ciebie podszedłem, a on mówi, nie widziałem cię, jesteś taki mały. No proszę cię. Dobra, Marcin, co? Pno i met mu. Miło było znowu cię zobaczyć, macie wyjaśnienia, wszystko jest wyjaśnione. Pojedynek z Conorem, no niestety. Nie poszedł po mojej myśli po prostu, no. Tak, tak. Może gdybym wygrał, to byłbym trochę bardziej optymistycznie nastawiony do tego. Tak, także teraz jestem ja i Marcin, Romanian Cage, w ogóle jest nowa Romanian Cage. Zapraszam. Zapraszamy, co? Będzie dobry face to face. Hubert Brzywojewski. Marcin Wrzosek, dzięki Marcin. Cześć.